Wymazane to jest miasteczko, w którym umieściłem akcję nowej powieści o tym samym tytule. Yy, miasteczko, które właściwie ma bardzo, yy, nie, nie jest specjalnie dobrze zdefiniowane, nie wiadomo co to jest. Trochę bloków na polu, trochę jakieś Tesco, totalny bałagan. Yy, trudno powiedzieć, żeby tam yy, ludzie żyli z pracy, takiej jak na wsi, bądź takiej jak w mieście. Raczej właściwie jest to coś, co nie jest ani miastem, ani wsią. Przyroda została wzięta z innej, z, innej, z innej części Polski, z Polesia, i nie ma jakby takiej miejscowości o takim ekosystemie, w takim krajobrazie. Dlatego nie jest to żadna konkretna miejscowość i robi się z tego jakaś tam, powiedzmy, metafora. Łatwiej jest umetaforyzować coś, co, jest, co nie jest konkretne nie jest konkretnym miastem. Nie są to suwałki, na przykład. Aleksis jest postacią bardzo w sumie taką złożoną i smutną czasami, dlatego, że ona dopiero pod sam koniec swojego życia uświadamia sobie, że nigdy nie żyła. Całe życie robiła tylko i wyłącznie pieniądze. Uczciwie, nieuczciwie, najczęściej nieuczciwie. Również ma fermę lisią, gdzie lisy męczy strasznie. Są straszne opisy, jak są te lisy zabijane i chowane wszędzie w lasie trójaków. W każdym razie ona nie żyła. Ona cały czas tylko i wyłącznie robiła pieniądze. Kiedy właściwie już ma koniec tego życia, pojawia się w jej życiu chłopak, który jest przepiękny, absolutnie podatny na jej wszelkie manipulacje, bo jest osobowością bardzo słabą, wręcz nie ma jej wcale, chętny i ona musi jakby całe życie przeżyć w kilka tygodni. Dlaczego? Karlekin, Areboua i dlaczego przewrotny romans? Dlatego, że niby romans i to wielki romans na 500 stronach, ale sam piękny Damian nie wie, czego chce. Jest na to za głupi i zbyt bierny, żeby wiedzieć. Yy, ona, stara baba, też nie nadaje się absolutnie na heroinę romansu wielkiego. Yy, wszystko to na tle kartofliska i szklarni oraz ewentualnie śmierdzącej na kilometr yy, farmy lisiej. Yy, do tego jeszcze inne yy, wpływy innych konwencji, takich jak horror w, w scenach z nawiedzonego Tesco i z nawiedzonym TIREM, a więc yy, dużo różnych, bardzo brukowych konwencji które y, literatura popularna już przetrawiła wiele razy, y, ale wszystkie jakoś wykoślawione i nigdy, na, nigdy nie, znaczy ten romans ich jest na poważnie, to trzeba przyznać, ale nigdy nie są. Y, no nie jest to prawdziwy romans, nie jest to prawdziwy, taki typowy romans w stylu, że on jest lekarzem, yy, yy, jak w Harlekinach Medical, że on jest lekarzem, dermatologiem estetycznym, a ona jest piękną młodą laską i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy tutaj oczywiście nie ma. To jest, proszę Państwa, moja najdojrzalsza powieść. Po drugie, jest ona tak naszprycowana właśnie, gatunkami niskimi, z y, takim jak właśnie horror, romans, porno i tak dalej, i tak dalej, że y, autentycznie y, jest bardzo atrakcyjna czytelniczo po prostu. Ma akcje, ma y, żywych bohaterów, wielkie pieniądze, wielkie żądze i tak dalej, i tak dalej. Wszystko co jakby lubimy i co... Te wszystkie przyprawy typowe dla literatury popularnej są tutaj y, Użyte aż w nadmiarze, jak to u mnie. Czyta się ją bardzo dobrze i bardzo łatwo, jest śmieszna czasami, jak to u mnie. No i jest najdojżalszą moją książką. To no, wreszcie jest jakiś dramat, wreszcie jest jakiś, jakaś poważna rzecz, jakiś problem. Nie tylko ciągle właściwie w Margo, czy w niektórych powieściach większość rzeczy, kiedy chciałem do, dosięgnąć czegoś bardziej poważnego, kończyło się na jakichś takich właśnie. A to wszystko taka postmodernistyczna gra, śmichy chichy, jakieś przebrania. Nie wiadomo, czy to naprawdę, czy to nie naprawdę. I w sumie ten dramat gdzieś się osuwał w jakiegoś Almodowara, krew robiła się zamiast krwią ketchupem, i, i wszystko przestawało być takie ważne. No a tutaj właśnie taki, taki jak to ja mówię, ten dekalog, <ścoughs> czyli naprawdę prawdziwy dramat, który można ugryźć. To też oczywiście czyni tę książkę dla mnie wyjątkową. Dziewiąta książka jest zawsze dla pisarzy najtrudniejsza. Andrzej Stasiuk, na przykład, dziewiątą książkę nazwał właśnie Dziewięć. Zwykle ludzie się z dziewiątą książką męczą strasznie. Często jest tak, że już zaczynają popadać w rutynę wydawania książek co dwa lata. Już boją się, że teraz po prostu już tak będzie. Co dwa lata, książka, jakieś recenzje, nic się więcej nie wydarzy. I przy dziewiątej zazwyczaj uważają, że trzeba naprawdę się postarać i walnąć porządniej. <grymne> Także to jest moja dziewiątka.